Stylistka paznokci Fauces versus Fauces. TikToki paznokciowe. Lecimy. Ale ładny frenczyk delikatny. Co? Co? Pędzelek B? A ciapranie w palcem nie B? A tak też spoko jest. No, tylko kiedy robimy linię pędzelkiem od razu, to jest dość bardzo wypukłe. Tam one tak były takie rozlane, takie zalane troszkę, więc jest inny efekt. Zależy kto co chce osiągnąć, jaki efekt chce osiągnąć. Więc tutaj, czy bym powiedziała, że to źle, a to dobrze? No nie, po prostu dwa różne inne. Dwa style pracy i inny efekt. Teraz mamy ombrę, tak, że pędzelkiem, no też bym powiedziała, że nie do końca dobrze. Gąbeczką bym to zrobiła. A, to jest ten produkt taki do ombry ala. To było ciekawe. To było ciekawe, no. No wie pani co, pani Ani, zawsze no się taka się znajdzie. Różowe, ale wy go nie macie po prostu, ja nie wiem. No coś między tym, a między tym, ale no to jak masz klientkę, która coś chce między tym, a tym, to bierzesz i ten mieszasz. Stylistka powinna być przygotowana na takie ewentualności. Umieć stworzyć klientce kolor, jeżeli jej się jakiś tam wymarzony taki, wymarzony kolor. Ale jeżeli sobie wymarzyła jakiś kolor, to zawsze można to namieszać. Spokojnie. U, obgryzane paznokcie, pięknie. New nails. Pięknie, ale bym przedłużała kurkę, ale bym przedłużała. Ale co tutaj będzie robione? Dziewczyna sobie sama będzie robiła paznokcie, pokazuje prawą rękę. Albo jest leworęczna, albo za chwilę pokaże też lewą rękę i będzie prawą... A, dobra. Ja jestem ciekawa komentarzy. Ktoś nie wierzy, że to na poważnie. Ja też mam podejrzenia, że to nie na poważnie. Że tylko ja myślałam, że na końcu będą genialne. No, nie pomyślałam sobie, że będą genialne, ale pomyślałam sobie, że... Może będą przyzwoite, ale to nawet przyzwoite nie jest. To takie nieprzyzwoite. Polecam zainwestować w kursy. No, bo tutaj paznokcie obgryzane są trudnymi paznokciami. Nie jedna stylistka sobie z takimi nie potrafi poradzić, bo nie ma wiedzy. A co dopiero osoba, która robi sobie sama paznokcie. Co nie kulka, co? Chcesz coś wtrącić? Dobra, na ucho mi powiedziała. Dlatego ja polecam kursy typowo z rekonstrukcji, bo wtedy wiesz, jak szablon podłożyć, jak później upiłować, jak skórki obrobić, bo takie skórki nie są łatwe. Widzisz, że one są poszarpane. One są z każdej strony po prostu... To nie jest jedna gładka skórka, jeden nabłoneczek. On jest po prostu poprzecinany. I to trzeba wiedzieć, jak to zrobić, żeby właśnie no, nie było takiej tragedii. Więc ja tutaj współczuję, ale te paznokcie, skoro sama sobie ta osoba nie potrafi zrobić dobrze ich, no to powinna skorzystać z usług albo specjalistki, albo po prostu nauczyć się, jak z tym zrobić, jak to ogarnąć, no bo to, bo szczerze, to lepiej wyglądają paznokcie przed niż po. O Boże! Szał ciał! Ale to nie przestaje dziwić. Boże! Ale to jest takie bardzo prymitywne, to tutaj widzicie, że zamysł jest dobry, ale wykonanie, tak też powiedziałam, no, w odcinku Kulolupy, że jeszcze technologia jeszcze nie nadąża nad tym, co na przykład ja mam wymyślone, co bym chciała od takiej maszyny, ale no, no, czekam na kogoś, kto zainwestuje i te pomysły moje wprowadzi w życie, bo to pewnie taka maszyna, stworzenie tego to będzie kosztowało. O nie, już mi jest przykro, jak ja już słyszę. Co te dziewczyny chciały. I tutaj stylizacja jest ładnie wykonana. Trochę za gruby wolny brzeg. To widać na kciuku. Kaparóweczka. Ale już pal licho, to już idzie przeżyć. Zrobić takie cieniowania na takim jakby półfręczu, przy skórkach, to też trzeba wiedzieć, czym, jakim produktem. To nie jest takie hop-siup, to trzeba przemyśleć. I... To wygląda na proste, ale to tak naprawdę nie jest łatwe do zrobienia. Jeżeli pójdziemy do stylistki paznokci, która dopiero zaczyna swoją przygodę, albo po prostu tak, no niby ma 10 lat doświadczenia, ale zatrzymała się te 10 lat temu w rozwoju swoim, nie ma co liczyć na to, że będą chociażby przyzwoite te paznokcie, ale zobaczmy. I'm literally crying over my nails right now, because they're so ugly. Oh my god. Oh, that's easy. Dokładnie, Nail Tech powiedziała. Oh, that's easy. Zobaczymy. This is what I wanted, okay? This is the pastels. What the... This is what I got. Ja pierdzielę.
to wygląda, jakby to robiła osoba, która w ogóle się nie zna nawet na paznokciach. Tam w ogóle nawet manikiru nie było zrobione. Ja nie wiem, co się tam stało, ale to jest naprawdę złe. Naprawdę złe. Jak łatwo zamienić sztylet w paznokieć użytkowy? Dobra, co ja bym zrobiła? No, zrobiłabym balerinę, albo taki współczesny migdał z tego, albo po prostu krótki kwadrat, owal. Podpiłowałabym od spodu, żeby zostawić grzbiet, żeby szedł równo. Chociaż sztylecie trochę opada w dół, ale żeby grzbiet właśnie był tak, jak jest, a żeby grubości nie było, w strefie, bo strefa stresu troszeczkę się tam potem przesuwa przy tej długości, więc podpiłowałabym od spodu, bo tu widać, że że ze sztyletem da się żyć? No da się, no. Ale zobaczymy, co ta osoba zrobiła, bo widać, że sztylet jest wykonany bardzo poprawnie. Równiutki, piękny. Można nakuwać arbuza, kroić, wyciągnąć pestkę. Ej, to dlaczego było napisane, jak łatwo zmienić sztylet w paznokieć użytkowy? Że niby, aha, że sztylet też jest paznokciem użytkowym. Czuję się okłamana. Co? Nie! Nie! Psowi tipsy! Czy ty jesteś głupia? Nie patrz na to, kulka, nie patrz na to. Nie bój się, w życiu bym ci takiej krzywdy nie zrobiła, kuleczko. To, że cię całuję i potem jesteś różowa od pomadki, to nie szkodzi. To nie jest nic złego. Ja to mam na ustach, więc ona to może mieć na sierści. O Boże. Nie gadaj, że mu to nakleisz na... Nie, proszę, nie rób tego. Chyba, że tylko tak mu pokazać. Ho, 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 zobacz takie... Nie, dobra, chyba nie nasz... O, kulka. Jesteśmy tutaj uratowane. Będę mogła spać spokojnie. Fuj! Fuj! Ona to ścięła. Potem, na pewno. Gdzie takim czymś chodzić? Przed chwilą był TikTok ze sztyletem. Z jednym szpicem nie umiała chodzić, a z dwoma... Ale ciekawie pomysłowo, bo jeden tips przykleiła połowę, a potem drugiego tipsa połowę przykleiła. Ale skórki brzydko obrobione. Matko. Ale powiem wam, że na TikToku takie różne dziwne pomysły ludzie mają. Ja nie wiem, po co to dla wyświetleń. Serio, to tak niektóre rzeczy są warte tego. Nie wiem, jakoś tak nie jestem przekonana. Droga stylistko paznokci, zamiast krzywdzić klientki albo siebie dodatkową, bezsensowną pracą, idź na kurs albo wykup sobie jakiś online. Naprawdę. Polecam.